Dzień dobry. Ten urokliwy koniec świata to Skotniki w Krakowie, ulica Aleksandra Bricknera. Mało znana ulica, zabudowa taka sobie, postmodernistyczna. Kończy się ta ulica w tych tutaj szuwarach. Szemrze ciek wodny, słychać ptactwo łąkowe i wodne. Słychać również autostradę A4. Ciek wodny płynie do Wisły, bo dokąd ma płynąć, a ja chcę powiedzieć o patronie tej ulicy, czyli o Aleksandrze Brücknerze. Ludzie wykształceni muzycznie mogą go pomylić z Brucknerem, kompozytorem, ale ja o Brucknerze nic nie wiem, a o Brücknerze cokolwiek chcę opowiedzieć. Różnią się, jeśli chodzi o nazwisko, kropeczkami nad U, czyli tak zwanym umlautem. Aleksander Brückner umarł w roku 1939, a wcześniej swój pracowity żywot spędził w dużej mierze w Berlinie, gdzie był profesorem. I co można powiedzieć? Pracował produktywnie, to takie nowoczesne słowo, które niewiele mówi o tym, jak Brückner pracował. Świetnym piórem opisał styl jego pracy Zygmunt Nowakowski. Doktor filozofii, krakowski człowiek teatru i literaturoznawca, po wojnie radiowy gawędziarz na falach Radia Wolna Europa. Wspominał spotkanie z Aleksandrem Brücknerem. Dokładność, pedantyczność, fanatyzm pracy. To był hołd ze strony Zygmunta Nowakowskiego, który przecież sroce spod ogona nie wyleciał, co zresztą często podkreślał, a rzesze jego fanów, rzesze czytelników, jego felietonów potwierdzały, że jeśli mówi to popularny felietonista, to nie jest to coś zupełnie wyssanego z palca. Ale nie chodzi o pochwały od Nowakowskiego czy ode mnie, tylko o fakty. Za co powinniśmy być wdzięczni Aleksandrowi Brücknerowi i co z jego dorobku powinniśmy pamiętać? Są dwie rzeczy. Najbardziej się wsławił dla samoświadomości narodu polskiego i dla historii językoznawstwa polskiego odkryciem w Petersburgu w tej jakiejś oprawie przerobionych na paski do wzmocnienia tejże oprawy kazań świętokrzyskich, zabytku polszczyzny, którego artyzmu dowodzą kolejne pokolenia historyków języka. Druga wielka rzecz to wydany po raz pierwszy w 1927 roku słownik etymologiczny języka polskiego. Przez kilkadziesiąt lat jedyny, kompletny słownik etymologiczny. Pedantyczni i małostkowi badacze polszczyzny zawsze tam Brücknerowi są w stanie wytknąć jakąś pomyłkę faktograficzną, nadmiernie syntetyczne ujęcie, jakiś skrót myślowy, ale urok tego, co pisał, temperament tego, co było wszak tekstem naukowym, szerokość horyzontów, demoniczna pamięć, umiejętność łączenia faktów z dziedziny kultury, historii i języka były niepowtarzalne. W Krakowie nienawidził Brücknera Kazimierz Nitzsch. Nienawidził to zbyt łagodne słowo, ale nie mam w tym momencie innego. Trochę niezręcznie mi to mówić, bo mogę się uważać za naukowego prawnuka Kazimierza Nitzscha, jeśli liczyć pokolenia, że uczyli mnie uczniowie uczniów Kazimierza Nitzscha. Ale o Brücknerze miała być mowa. Brückner, choć zarzucano mu to, że ojczyznę porzucił i w dalekim, a wygodnym Berlinie sobie mieszkał, był świadom swych obywatelskich powinności i wywiązywał się z nich. Czyli nie tylko szczegółowe studia nad rękopisami, ale mój sentyment budzą dzieje języka polskiego. Książka wydana chyba tuż przed I wojną światową, czy w jej trakcie,
później wznawiana, oczywiście ja mam wydanie powojenne, po odwilży Gomułkowskiej sporządzone. To była pomoc dla nauczycieli. To była synteza historii języka polskiego na tle dziejów kultury. A dzieje kultury czterotomowe to jest w ogóle coś, co chyba powinienem sam sobie czytać w odcinkach. A czy to pójdzie na jakiś podcast, to nie wiadomo, bo lektorskie umiejętności nie idą w parze z moimi zachwytami, z umiejętnością zachwycania się nad Brücknerem. Co jeszcze trzeba o nim powiedzieć? Oprócz tego, że te trybuty obywatelskie spełniał chętnie, szczodrze i przede wszystkim ciekawie, do dziś pożytecznie. No, to była osobowość, a osobowość w nauce też jest rzeczą ważną. Gdy idzie właśnie o ujęcie jakieś historyczne, syntetyczne dziejów polszczyzny, to może mu w jakiś sposób siłą osobowości dorównywał Zenon Klemensiewicz i jego synteza historii języka polskiego, ale po nim to już raczej nie. Współczesne próby takiej monografii zbiorowej budzą zdziwienie, trochę niesmak, trochę zażenowanie, przy całym szacunku dla merytorycznej zawartości, ale to nie jest tak, że nie oczekujemy dobrego, jasnego, spójnego, ciekawego wykładu od jednej osoby. O Aleksandrze Brücknerze trochę pamiętano, trochę nie pamiętano. Na naszym uniwersytecie jego pamięć kultywował profesor Tadeusz Ulewicz. Brückner ma być pochowany we wrześniu bieżącego roku, czyli jakżeż to za parę tygodni, w Krakowie, chyba na cmentarzu Rakowickim. Pewnie już wszystkie decyzje pozapadały i nic zmienić w tej kwestii nie można, ale ponieważ jest tablica poświęcona mu w krypcie zasłużonych na Skałce, to ja bym, szczerze mówiąc, wolał, żeby urenka z jego prochami czy prochami prochów, która zostanie przywieziona z Berlina, gdzieś tam pod jakąś posadzkę skałeczną była włożona, aniżeli na cmentarz rakowicki do jakiegoś grobu pociotków, czy gdzie tam to jest planowane. Chyba że Aleja Zasłużonych, ale Skałka lepsza. Co jeszcze? Ta krótka gawęda kończy się właśnie. Oj, słońce zachodzi. Myślę, że powinniśmy wszyscy o Aleksandrze Brücknerze pamiętać, a przede wszystkim wziąć i coś przeczytać z tego, co napisał, a wtedy się okaże, że wciąż jest żywy i ciekawy, bo od zabytków literatury religijnej, przez świecką, po zupełnie frywolne tematy sięgał i opisywał je znakomicie. Zachęcam, czytajcie Brücknera. Ja też to biorę do siebie. Dziękuję.